Na Jasnej Górze trwa 138. zebranie plenarne konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce. No, zdajemy sobie sprawę, że ludzie czasem na nas patrzą, jakbyśmy byli nie z tego świata, czyli krótko mówiąc, nie na dzisiejsze czasy zakonnicy, po co oni jeszcze są, cóż oni tam robią w tych klasztorach. I zgoda, trochę jesteśmy nie z tego świata, zdajemy sobie sprawę, że trochę może czasem wyglądamy, czy zachowujemy się nie tak, jak medialnie byłoby to atrakcyjne. Niemniej jednak, choćby te spotkania, bo to pytanie, po co one są po to, żebyśmy zaspokoili naszą ciekawość. Bardzo nas dzisiejszy świat interesuje, bardzo nas inspiruje, bardzo jest dla nas atrakcyjny. Chcemy poznać ten świat nie po to, żeby z pasją wynajdywać w nim wszystko to, co od razu zaczniemy potępiać, a więc jakiegoś rodzaju zło, czy to, z czym się nie zgadzamy, co nam nie odpowiada. Ale jedną z takich pasji, którą osoby konsekrowane mają w sobie, jest poszukiwanie Boga i dobra. I tego chcemy poszukiwać w dzisiejszym świecie. Jestem przekonany, że my osoby, które mają doświadczenie bliskości Boga, w tym świecie dostrzegą dobro, bo ktoś, kto tego dobra w świecie nie dostrzega, znaczy, że w Boga nie wierzy. Po to są te spotkania. To spotkanie ma bardzo też konkretne wymiary. Odbywają się spotkania z nuncjuszem, arcybiskupem Salvatore Pennacchio w Polsce. Odbywają się spotkania z biskupem, który odpowiedzialny jest za komisję pracującą przy konferencji episkopatu, biskupem Kicińskim, z profesorami, którzy nas inspirują. Jest mnóstwo dyskusji na różne tematy, ważne, trudne, które chcemy razem jako przełożeni wyżsi podjąć, ale też chcemy po prostu upaść na kolana i przed Matką Bożą powiedzieć przepraszam, bo czasem zawalamy, bo czasem ludzie być może nami się gorszą albo nie odnajdują w nas to, czego, co powinni odnaleźć. Wspólnotę, spokój, czas, jakieś tylko przekonanie i pewność stanie na dwóch nogach przy wartościach. Ale chcemy Bogu podziękować tu przy Matce Bożej za powołanie każdego z nas i prosić o nowe. W pierwszym dniu spotkania do sanktuarium przybył nuncjusz apostolski w Polsce, który przewodniczył mszy świętej sprawowanej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Przede wszystkim moja wielka radość jest z każdorazowego przybycia tu do sanktuarium Matki Bożej. E dall'inizio della mia missione, tante volte sono venuto qui con tanti gruppi e oggi per me è anche un privilegio stare qui con tutti i superiori maggiori della conferenza dei superiori maggiori della Polonia. Od początku, jak pełnię misję nuncjusza w Polsce, staram się przebywać z różnymi grupami tutaj na Jasną Górę. To jest częścią mojej posługi. Też wielką moim radością i przywilejem jest to, że mogę brać udział w konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich. Ed è significativo che questa conferenza si tiene proprio qui sotto la protezione del manto della Madonna. I to jest bardzo znaczące, że właśnie to spotkanie przełożonych, ta konferencja jest tutaj właśnie pod płaszczem Matki Najświętszej. Perché la Madonna è di aiuto nelle persone che si dedicano alla vita consacrata e alla missione. Ponieważ Matka Najświętsza bardzo mocno strzeże tych, którzy ofiarują się życiu konsekrowanemu i misjom. Jasna Góra, bo oczywiście jesteśmy tu w jubileuszowych nastrojach, tak jak Paulini i wszyscy pielgrzymi, którzy tu przychodzą. Stajemy razem z pielgrzymami, bo piękny jubileusz 300-lecia. Jasna Góra, bo tu dzieją się cuda, a ja myślę, że dzisiaj potrzebujemy w życiu osobistym, w życiu naszych wspólnot zakonnych, potrzebujemy takich cudów. Wierzymy, że one się dzieją i że one się staną. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich swoimi początkami sięga 1947 roku. W jej skład wchodzi 77 przełożonych reprezentujących 64 instytuty życia konsekrowanego skupiające około 12 tysięcy zakonników, z których prawie 3300 pracuje w 91 krajach na całym świecie.